że to już. Dobry wieczór, to z tyłu Asia Macha, tak? Jesteśmy z Asią kamerowani. Ponieważ Winga oraz pani zwana Dzianiną prosiły o wgląd, jak wygląda moje nowe mieszkanie. No więc robimy to nagranie i umieścimy je na YouTubie. O czym jeszcze Asia nie wie, ale się właśnie dowiedziała. Tak. No więc, teraz zmieniamy troszeczkę lokalizację. Tak, to są drzwi wejściowe, widziane z okolic salonu sypialni, jadalni. I mamy tutaj przedpokój, w którym jeszcze jakby są prace sprzątaniowe. Więc sprzątamy tu jeszcze, ale jest przedpokój i kupiłem sobie lustro, bo mogę pomachać. Mam lustro, tak? No właśnie, i teraz na wprost od drzwi jest łazienka. Szafa jest łazienka. Wchodzimy do łazienki, wysprzątanej cudownie przez Asię. Dziękuję, bardzo dziękuję. Która dziękuję. Tu mamy pralkę, która ma jakieś więcej dwa razy lat niż ja, ale działa, więc jest dobrze. I tu mamy suszarkę i wannę, która jest duża i głęboka i można w niej czytać książki, więc jest świetnie. Umywalka, do której można wsadzić całego ryja. Kolejne lustro, znów pomachamy. Toaletka i znów przedpokój z wieszaczkiem na kurteczki. Asia właśnie sprząta w pokoju. Tego nie robię, chciałabym powiedzieć. Tak, upijam ją na okrągło. No więc tutaj jest sobie ten pokój, tak? To jest jedyny pokój w mieszkaniu. Tu jest szafa, w której będą wisiały moje szmaty, ale jeszcze nie wiszą. Tak. Tutaj mamy na przykład takie coś na książki i tu jest żelazko, które ma pewnie z 70 lat więcej niż my. Czekaj, no pokaż tą widać. A, i mamy również książkę z roku. Proszę bardzo. Kurwa, nie widać. Tu jest napisane 1806. Kamera tego nie łapie, niestety full HD, ale chuj w HD i generalnie nie łapie. I tu jest łóżko i co wymyśliła Joanna? Tu będzie stolik taki komputerowy. Tu jest regał i mamy sobie telewizor wraz z DVD i konsolą. Pochwalmy się. Pochwalmy się. I dwa zajebane totalnie, strasznie jeszcze na razie różnymi rzeczami fotele. Tam jest szafka, którą miejmy nadzieję właścicielka mieszkania pozwoli jutro nam wyrzucić. A tu jest stół, przy którym można gościć nawet cztery osoby przy obiedzie. I przechodzimy dalej do cudownej, maleńkiej kuchni. Maleńka znaczy się urocza. Gdzie mamy zlew? Gdzie mamy... To zaskoczenie jest zlew. Gdzie mamy, tak, mamy lodówkę, tak, lodówka to się nazywa. To jest blat, który jest zajebany, bo sprzątałem tam i tam. I tam, na tym wywieczniku, były cztery wiaderka błota zbieranego, podejrzewam, z 40 lat. Było tłuste, obrzydliwe i chce mi się jeszcze żygać, jak o nim myślę. Ale jak wy przyjedziecie, kochany, do Polski, to już go nie będzie. No właśnie, tak wygląda moja kuchnia. Mieszczą się w niej dwie osoby ledwo. No dobra, trzy osoby ledwo, ale jak jak któraś z nich będzie chciała wyjść, to będzie miała problem, więc nie radzę. Na imprezie zmieści się 10. No właśnie. A tak. I to jest mój widok z okna. Jeszcze wam pokażę widok z okna. To jest taka siatka na komarencję. Więc widok z okna jest taki sobie, ale tam jest przystanek jakiś 300 metrów tramwajowy, a w tamtą stronę 10... Przepraszam, w tamtą stronę, ale dobra. Tam jest ładniej. Wyobraźcie sobie, że gdzieś tam jest metro. Czekam na was, kochane obydwie. My Zasią się już tutaj... Dawaj, Asia, żegnamy się. My się Zasią żegnamy. Buziaczki, Winga, Jane, ktokolwiek to ogląda. Podajcie.